Wszechświat zaczął się iście wybuchowo jakieś 14 miliardów lat temu, a przynajmniej do takiego wniosku doszli w zeszłym wieku naukowcy. To dzięki temu najwcześniejszemu wydarzeniu powstał kosmos, jaki możemy dzisiaj zobaczyć. Planety, asteroidy, komety, gwiazdy. W latach 20. XX wieku astronomowie stworzyli następującą teorię. Na samym początku cały wszechświat był skondensowany do pojedynczego punktu w przestrzeni. Ta pierwotna materia, gorąca, zbita i gęsta, zaczęła się gwałtownie rozszerzać z prędkością światła we wszystkich kierunkach. Wielkiemu wybuchowi towarzyszył równie wielki chaos. Jednak już w pierwszej minucie tego bałaganu wyłoniły się fundamenty znanego nam wszechświata. Niewyobrażalnie gorąco było tylko podczas wielkiego wybuchu. W miarę rozszerzania się kosmos zaczął się ochładzać, podobnie jak gaz, kiedy rozpyla się go z puszki z aerozolem. Podczas tego procesu część energii schłodziła się do tego stopnia, że zestaliła się w materię niczym woda zamarzająca w lód. W minutę po wybuchu kosmos nadal ochładzał się niezwykle szybko i to wszędzie w tym samym czasie. To ponieważ wszechświat nie ma krawędzi. Z pojedynczego punktu materii narodziły się cząsteczki będące podstawą całego materialnego kosmosu. Cząsteczki zaczęły się ze sobą łączyć, tworząc pierwsze atomy helu oraz wodoru. W ciągu 3 minut powstała w ten sposób większość helu oraz cała zawartość wodoru. Są to dwa najczęściej spotykane pierwiastki i podstawowy budulec gwiazd i galaktyk. Reakcja zapoczątkowana przez wielki wybuch nie zatrzymała się po kilku minutach, choć nieco przyhamowała. Przez następne miliony lat nie utworzył się żaden nowy pierwiastek, a zatem pierwsza wersja wszechświata składała się wyłącznie z helu, wodoru oraz energii. Zajęło to sporo czasu, nawet w kategoriach kosmicznych, ale z nagromadzonego materiału powstały w końcu galaktyki. Obłoki helu i wodoru łączyły się i zamieniały w gwiazdy, ciała niebieskie posiadające przyciąganie grawitacyjne. Nasze Słońce również składa się w prawie 3/4 z wodoru i w 1/4 z helu. W kolejnych etapach pojawiły się cięższe pierwiastki – węgiel, żelazo, tlen itd. Nie chodzi wyłącznie o procesy chemiczne, w wyniku których wyłaniały się nowe pierwiastki, gwiazdy i planety. Od momentu wielkiego wybuchu cały wszechświat rozszerzał się na wszystkie kierunki. Naukowcy już jakiś czas temu odkryli, że sąsiednie galaktyki oddalają się od Drogi Mlecznej. No i jak niby mamy odkryć życie na innych planetach, skoro to potencjalne życie od nas ucieka? Co więcej, im dalej od nas dana galaktyka się znajduje, tym szybciej się oddala. Wszechświat jest fantastyczny, nieznany, tajemniczy, czasami straszny oraz całkowicie cichy. Wyobraźcie sobie, że dryfujecie sobie na ziemskiej orbicie. Słyszycie jedynie swój własny oddech w skafandrze. Dźwięk nie może się rozchodzić tam, gdzie nie ma atmosfery. A skoro mowa o skafandrach kosmicznych, takie wdzianko kosztuje jakieś 12 milionów dolarów. Najwyraźniej chillout w kosmosie to póki co rozrywka dla nielicznych. Merkury znajduje się najbliżej Słońca, więc można przypuszczać, że jest tam niezwykle gorąco. A jednak najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest Wenus, na której powierzchni temperatura dochodzi do 450 stopni. Merkury nie posiada atmosfery, która jest kluczowym elementem w regulacji temperatury, więc nie może się równać z naszą gorącą kosmiczną panną. Jeden dzień na Wenus trwa tyle, co 243 dni ziemskie. Tam wreszcie miałbym czas wszystko pozałatwiać i jeszcze się zrelaksować. Natomiast okres orbitalny wynosi tam 225 dni ziemskich, czyli jest o 18 ziemskich dni krótszy od tamtejszego dnia. Hej, podwójne urodziny jednego dnia, ale z drugiej strony nagminne są tam deszcze siarki i metalu, tak więc trzeba zważyć za i przeciw. Ziemia liczy 4,5 miliarda lat. Nasz dom to jedyne znane nam miejsce w kosmosie, gdzie występuje życie. W istocie Ziemia aż tętni życiem. Rośnie tu więcej drzew niż jest gwiazd w całej Drodze Mlecznej. Ilość drzew można oszacować, ale oceany wciąż pozostają dla człowieka w dużej mierze tajemnicą. Do tej pory zbadano zaledwie 5% oceanów, a zatem wiemy mniej o wodach na naszej planecie niż o powierzchni Marsa i Księżyca, które dokładnie zbadano. Aż nie chce się wierzyć, że przestrzeń kosmiczna znajduje się raptem 100 km nad naszymi głowami, a konkretnie nad poziomem morza.
100 kilometrów to tyle co nic. Niektórzy jeżdżą dalej na obiad. Wszechświat, który obserwujemy przez teleskop, to jedynie 5% całości. 68% to tak zwana ciemna energia, natomiast 27% to ciemna materia, której nie jesteśmy w stanie zbadać w żaden sposób. Z każdego punktu na powierzchni Ziemi zawsze widać tę samą stronę Księżyca. Dzieje się tak, bowiem obrót Księżyca wokół własnej osi jest równy jego obrotowi dookoła Ziemi. Zjawisko to nazywa się obrotem synchronicznym. Na Marsie Słońce zachodzi na niebiesko. Drobny pył wszechobecny w szczątkowej atmosferze czerwonej planety rozprasza światło żółte i czerwone, dlatego w ciągu dnia marsjańskie niebo ma barwę miedzianą. Podczas zachodu Słońca światło ma dłuższą drogę do przebycia w atmosferze, a bliżej Słońca trzyma się tam światło niebieskie. Kosmos pełen jest cudów, a jednym z nich jest niewątpliwie planeta zrobiona z diamentów. Jest 2 razy większa od Ziemi i według naukowców jego powierzchnię pokrywa w większości diament oraz grafit. Żeby się tam dostać, nie wystarczy skafander za 12 milionów dolarów. Potrzebny byłby zaawansowany statek kosmiczny. Jeśli jednak, podkreślam, jeśli udałaby się taka podróż tam i z powrotem, zwróciłaby się z nadwyżką. Astronomowie są równie zainteresowani początkiem Wszechświata, co jego końcem. Oto kilka ciekawszych teorii. Jak wspomnieliśmy wcześniej, pierwotna materia była wyjątkowo gorąca i gęsta. W miarę ekspansji zbita mgła plazmy ochładzała się, aż Wszechświat stał się przejrzysty. Pozostałością po tym procesie jest mikrofalowe promieniowanie tła, w skrócie z angielskiego CMB. Może je zobaczyć każdy, wystarczy ustawić analogowy telewizor na częstotliwość pomiędzy stacjami. Ten śnieg na ekranie zawiera cząstkę sygnału pochodzącego z promieniowania reliktowego, czyli pozostałość energii uwolnionej w wielkim wybuchu. Astronomowie rejestrują promieniowanie CMB za pomocą specjalnych teleskopów mikrofalowych. Ekspansja nigdy nie ustała, Wszechświat wciąż się rozszerza i to w zawrotnym tempie, co sprawia, że ciała niebieskie oddalają się od siebie. Dowodem na ucieczkę galaktyk jest choćby fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne docierające do nas z innych gwiazd lub galaktyk ma kolor czerwony. Jest to tak zwane przesunięcie ku czerwieni i wynika z oddalania się źródła światła od obserwatora. Kosmicznym spoiwem spowalniającym ekspansję kosmosu jest grawitacja, która sprawia, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie się przyciągają. To dzięki grawitacji właśnie planety krążą wokół gwiazd, układy słoneczne wokół galaktyk, a my stąpamy twardo po Ziemi. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pod wpływem grawitacji rozszerzanie zwolni, aż wreszcie ustanie i rozpocznie się proces odwrotny, kurczenie się Wszechświata. Teoria ta określana jest jako wielki kolaps. Prawdopodobieństwo tego scenariusza zależy od rodzaju naszego Wszechświata. Niektóre modele kosmiczne twierdzą, że Wszechświat jest otwarty, to znaczy, że będzie rósł, a tym samym rozrzedzał się w sposób niepohamowany. W pewnym momencie temperatura i gęstość materii spadnie do takiego stopnia, że galaktyki przestaną rodzić nowe gwiazdy, a te istniejące zgasną i znikną. Rezultat? Wielki chłód, degeneracja materii i posępna pustka rozpościerająca się w nieprzeniknioną ciemność. Co wy na to, żeby zakończyć takim milutkim akcentem? Bum! To była prawdziwie epicka eksplozja kosmiczna, której odkrycie w lutym 2020 roku sprawiło, że naukowcom włosy stanęły dęba. Jej rozmiar i moc robią imponujące wrażenie, nawet jak na kosmiczne standardy. Naukowcy wzięli pod lupę grupę galaktyk w gwiazdozbiorze Żyrafy. Gdyby rakiety mogły latać z prędkością światła, czyli tak szybko jak światło zapalonej żarówki dociera do twojego oka, znaczy błyskawicznie, dotarcie do miejsca eksplozji zajęłoby im 2 miliardy 600 milionów lat. Wyobraźcie sobie, ponad 2,5 miliarda lat. Wiele się w tym czasie wydarzyło tu na Ziemi. Tak dawno temu nawet o dinozaurach jeszcze nie było mowy. Pierwotne formy życia dopiero co wyłaniały się z oceanu, by zasiedlić lądy.
No więc mkniemy z prędkością przekraczającą prędkość światła i docieramy do miejsca przeznaczenia. Strefa zero dla wybuchu tego kalibru jest takich rozmiarów, jakby wybuchło naraz 600 milionów słońc. A nasze Słońce, tak dla jasności, to olbrzymie ciało niebieskie, zmieściłoby w środku milion kul ziemskich. W rzeczywistości Słońce składa się na 99% tego, co nazywamy naszym Układem Słonecznym. Pozostałe 0,2% to wszystkie planety, księżyce, asteroidy i inne przypadkowe ciała kosmiczne krążące wokół naszej gwiazdy. A teraz prawdziwa sensacja. Wybuch, o którym mowa, trwał 100 milionów lat. To tyle, co od współczesnego cyfrowego świata ze smartfonami i samochodami wstecz aż do czasów dinozaurów. Więc co wywołało ten kosmiczny wybuch o epickim rozmiarze i mocy? Oczywiście czarna dziura, cóż by innego. To monstrum pochłonęło tyle substancji, że w końcu się zakrztusiło, a w konsekwencji wyrzuciło z siebie wiązki plazmy. Te przeorały przestrzeń, niszcząc wszystko dookoła. Uważa się, że była to największa eksplozja w historii wszechświata, ale prędzej czy później każdy rekord zostaje pobity. Przenosimy się do kolejnej gromady galaktyk. Ta nosi nazwę Gwiazdozbioru Wężownika. Doszło w niej do wybuchu pięciokrotnie potężniejszego niż ten w Gwiazdozbiorze Żyrafy. Był tak wielki, że w obszarze rażenia można by umieścić 15 dróg mlecznych. Weźcie pod uwagę, że nasza galaktyka ma ponad 100 tysięcy lat świetlnych średnicy i mieści 200 miliardów gwiazd. Reakcja wow jest jak najbardziej uzasadniona. Była to największa eksplozja kosmiczna od czasu Wielkiego Wybuchu, od którego wszystko się zaczęło, 13 miliardów 800 tysięcy lat temu. Co więc było jej źródłem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, będziemy potrzebowali prostej analogii. Podobnie jak Ziemia, przestrzeń kosmiczna także ma swoje własne mega miasta. Kosmiczne Nowe Jorki i Tokio są olbrzymie. To określenie nie oddaje im nawet sprawiedliwości. Próbowałem. Oficjalnie nazywa się je supergromadami galaktyk, a w centrum największych z nich znajdują się supermasywne czarne dziury. Naukowcy nadal nie wiedzą o nich zbyt wiele. Ale teoria mówi, że jest to zasadniczo cała masa rzeczy, czy raczej materii, ściśniętej w jeden tyci punkt, którego nie można nawet zmierzyć, gdyż jest nieskończenie mały. Tak, to bardzo skomplikowane kwestie. Pomyślcie o tym w ten sposób. To jakby całą Ziemię skurczyć do rozmiarów ziarenka ryżu, a to ziarenko nadal ważyłoby tyle, co cała planeta. Cała materia byłaby naprawdę mocno ściśnięta, tak więc większa masa oznacza większą grawitację. To oznacza, że przyciąganie czarnej dziury jest nieprawdopodobnie silne, nie umknie przed nim nawet światło. Dlatego właśnie czarna dziura nosi taką nazwę. Co zabawne, nie możemy jej nawet dostrzec gołym okiem. Czarne dziury nie świecą ani nie odbijają światła, po prostu połykają je jak spaghetti. Mniam, ślinka cieknie mi na samą myśl, ale wróćmy do epickich pokazów pirotechnicznych w kosmosie. Tak więc superpotężna czarna dziura wybuchła w supergromadzie o nazwie Gwiazdozbiór Wężownika. Ale ten potwór przestaje wciągać się wszystko wokół siebie, jak to mają w zwyczaju czarne dziury. Wręcz przeciwnie. Zaczyna wypluwać swoje wnętrzności. Kolosalny strumień plazmy rozdziera przestrzeń niemal z prędkością światła i przebija się przez bańkę o średnicy 1,5 miliona lat świetlnych. To tak, jakby 20 miliardów megaton trotylu wybuchało z każdą tysięczną sekundy i ciągnęło się to przez 240 miliardów lat. A teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na zawodnika wagi ciężkiej, reprezentującego Drogę Mleczną. To największy twardziel w galaktyce. Superpotężna czarna dziura o nazwie Sagittarius A. Masa tej bestii jest 4 miliony razy większa niż masa Słońca, a to Wam się spodoba. Znajduje się zaledwie 25 tysięcy lat świetlnych od naszej planety. W kategoriach kosmicznych to praktycznie sąsiad dwa domy dalej. Spokojnie, bez paniki, nie musimy się pakować i wynosić. Nasz sąsiad porzucił dawny nawyk strzelania gorącymi promieniami w kosmos. Tym niemniej w 2019 roku zdołał podnieść astronomom ciśnienie. W pobliżu Sagittariusa A zauważyli błysk, który był 75 razy silniejszy niż zazwyczaj.
ich teorie. Pierwsza. Dziura połknęła część gwiazdy, która zanadto się do niej zbliżyła, lub druga. Chmura gazu zderzyła się z czarną dziurą. Po 14-godzinnej wzmożonej aktywności Sagittarius A w końcu się uspokoił. Uff, ale w przeszłości ten olbrzym wykazywał porywczy charakter i wiedział, jak narobić szumu w kosmosie. 3,5 miliona lat temu nasi bardzo wcześni przodkowie, to znaczy właściwie nie mówimy jeszcze o ludziach, przemierzali już Afrykę, zupełnie nieświadomi kataklizmu, który rozgrywał się daleko na niebie nad nimi. Wyglądało to trochę jak nagle zapalony promień latarni, który wystrzelił w niebo dwie wiązki w kształcie stożków. To zjawisko zostało wywołane przez obłok wodoru 100 tysięcy razy masywniejszy od Słońca. Zbliżył się zbyt blisko i Sagittarius A zareagował. Te wiązki plazmy przecinały przestrzeń kosmiczną przez 200 tysięcy lat świetlnych i tak przez kolejne 300 tysięcy lat bez przerwy. W skali kosmicznej to zaledwie moment, jak pstryknięcie palcem, ale astronomowie do dziś znajdują ślady tego wybuchu. Gwiazdy neutronowe również wiedzą, jak dać niezły pokaz fajerwerków. Pojawiają się po tym, jak gigantycznym gwiazdom kończy się paliwo i zapadają się w sobie. Wyobraźcie sobie, że całe Słońce zostaje ściśnięte do rozmiarów małego miasta. Tak, gwiazdy neutronowe są niewiarygodnie gęste i ciężkie. Jedna łyżeczka takiej materii waży około 10 milionów ton. Obracają się niezmiernie szybko, setki pełnych obrotów na sekundę, a w przypadku niektórych z biegunów strzelają wiązki energii, co sprawia, że wyglądają jak kosmiczne latarnie morskie. Jedna z najciekawszych gwiazd neutronowych znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca. Podobnie jak czarne dziury, ma potężną siłę grawitacji i wciąga tony materii. Wszystko to gromadzi się w olbrzymim, wirującym dysku. Akurat ta gwiazda przejęła wodór od swojej sąsiadki. Połknęła drugą gwiazdę, gromadząc w konsekwencji tak dużo materii, że jej temperatura zaczęła się podnosić. Rezultat? Gigantyczna kula ognia wystrzelona z jej powierzchni. Astronomowie mieli okazję być świadkami tego zjawiska 20 sierpnia 2019 roku. Zobaczyli 20-sekundowy błysk rozświetlający przestrzeń kosmiczną. Był to najjaśniejszy wybuch, jaki NASA miała kiedykolwiek szansę zaobserwować. Gwiazda zużyła na niego więcej energii niż Słońce produkuje przez ponad tydzień. Ale naturalnie nic nie pobije największego wybuchu z wszystkich. Tego, który według powszechnie uznawanej teorii zapoczątkował życie w naszym wszechświecie. Ale najpierw słowo wstępu. Według naukowców jedynie 5% wszechświata to gwiazdy, planety, asteroidy, komety, pył międzyplanetarny, ty, ja, twoja szynszyla, wszystkie formy życia. W zasadzie wszystko to, co możemy ogarnąć wzrokiem. Czym więc może być pozostałe 95%? To tajemniczo brzmiące ciemna energia i ciemna materia. Upraszczając, są one jak kosmiczne yin i yang. Ciemna materia sprawia, że ciała przyciągają się wzajemnie za sprawą siły grawitacji. To klej naszego wszechświata, który trzyma wszystko razem. Ciemna energia działa odwrotnie. Sprawia, że ciała się odpychają i oddalają od siebie. Tak przynajmniej mówi teoria. I co dziwne, ciemna energia sprawia, że ciała odpychają się tym bardziej, im bardziej są od siebie oddalone. Naukowcy są nawet w stanie zaobserwować to na własne oczy. Im odleglejsza galaktyka, tym szybciej oddala się od Ziemi. Ale te dwie siły nie zawsze istniały. W rzeczywistości około 13 miliardów 800 milionów lat temu nie było właściwie niczego. Wszystko było skondensowane w malusieńkim punkcie, nieskończenie małym. Brzmi znajomo? Tak, ten tajemniczy, wiecznie kurczący się punkt znajduje się również w centrum czarnych dziur i nazywamy go osobliwością. I właśnie tam w łeb bierze cała nasza zmyślna nauka i matematyka. To najbardziej zagadkowy fenomen na świecie. Pewnego dnia ten niesamowicie gęsty i potwornie gorący punkt zaczął się rozszerzać we wszystkich kierunkach. Robił to szybciej niż przemieszcza się światło, podwajając swój rozmiar 100 razy w ciągu ułamka sekundy. Jeśli chcecie dokładnych danych, to mówimy o setnej części miliardowej części trylionowej części sekundy.
Aha, no właśnie. Im więcej czasu upływało, tym szybciej i bardziej się powiększał. I od tego czasu wciąż się rozrasta jak nadmuchiwany balon, który nigdy nie pęka. Naukowcy nazwali to zjawisko wielkim wybuchem. Spójrz na bezchmurne nocne niebo. Zobaczysz na nim tysiące maleńkich, błyszczących punkcików, które wydają się być przyklejone do swoich miejsc. W rzeczywistości są one w ciągłym ruchu. Za 100 tysięcy lat żaden z obecnie znanych gwiazdozbiorów nie będzie miał tego samego kształtu. Weźmy jeszcze pod uwagę czerwone karły, mniejsze gwiazdy, planety czy ciała kosmiczne niewidoczne gołym okiem. Czerwone karły są wyjątkowo chłodne. Zwykle są o połowę mniejsze od naszego Słońca, a ich jasność odpowiada 1/10 Słońca. Może nie są najjaśniejszymi obiektami na niebie, ale żyją przez bardzo długi czas. Głęboko w jądrach gwiazd zachodzą reakcje nuklearne, dzięki którym te świecą. Większe gwiazdy wyzwalają ogromne ilości energii, spalając przy tym swe gwiezdne paliwo. Ale ma to zwykle miejsce na przestrzeni kilku milionów lat. Żywotność gwiazd takich jak nasze Słońce wynosi około 10 miliardów lat. Czerwone karły natomiast nie zużywają aż tyle paliwa. Ponieważ ich światło jest dość słabe, nie potrzebują zbyt dużych pokładów energetycznych celem zaspokojenia swej egzystencji. Są jak samochody energooszczędne. Dzięki temu są w stanie przetrwać setki miliardów lat. Niektóre z mniejszych gwiazd dożywają nawet 10 bilionów lat. Większość wodoru w gwiazdach podobnych do Słońca pozostaje niezużyta. Gaz ten w większości znajduje się w atmosferach, a nie w jądrach. To oznacza, że większość wodoru nie bierze udziału w reakcjach fuzyjnych. Inaczej jest w przypadku czerwonych karłów. Cyrkulują one plazmy przez całe swoje rdzenie. Gwiazdy te ściągają zapasy wodoru ze swych zewnętrznych warstw do jądra, utrzymując w ten sposób reakcje fuzyjne w ciągłości. Pewnego dnia w odległej przyszłości gwiazdom takim jak nasze Słońce skończy się paliwo i umrą. Wszechświat będzie pełny czerwonych karłów. Nie będą one miały w sobie wystarczającej energii, aby świecić i rozjaśniać otaczający je kosmos. Nasi potomkowie, o ile będą istnieć, zobaczą ciemny kosmos. W miarę jak nasze Słońce będzie się starzeć, zwiększy swoje rozmiary i zniszczy pobliskie planety. W pierwszej kolejności Merkurego, potem Wenus i wreszcie nas. Choć są szanse, że Ziemia to przeżyje, ale nawet jeśli, to na krótko. Zbliżające się Słońce spali ją niemal na popiół. Zewnętrzne planety Układu Słonecznego przeżyją ten proces, ale oddalą się od gwiazdy w kosmos. Mimo że Słońce się powiększy, utraci część swej masy. Jego grawitacja określa orbity wszystkich planet. Gdy Słońce stanie się mniej masywne, przyciąganie grawitacyjne osłabnie. Nie będzie już tak mocno oddziaływać na planety zewnętrzne. Nasz Układ Słoneczny nie jest odizolowany. W naszej galaktyce istnieje mnóstwo innych gwiazd. W przeciągu 30 miliardów lat przelatujące niedaleko gwiazdy zaczną zderzać się z planetami zewnętrznymi tak mocno, że wypchną z Układu Słonecznego największe z nich. Ostatnia ocalała planeta zostanie w nim na dłużej, możliwe, że nawet na 100 miliardów lat, ale nawet ona będzie wypchnięta z Układu Słonecznego. Jedna z teorii mówi, że większość wody na naszej planecie pojawiła się za sprawą pokrytych lodem meteorytów i komet, zamarzniętych kul lodu i pyłu. Gdy zderzyły się one z młodą Ziemią, prawdopodobnie zostawiły po sobie wodę, istotny składnik do rozwoju życia. Niewykluczone, że ciała niebieskie, które zapoczątkowały życie na naszej planecie, położą również jemu kres. I nie jest to gdybanie pod tytułem co jeśli, a bardziej kiedy. Naukowcy uważają, że nastąpi to najprawdopodobniej wtedy, gdy w Ziemię uderzy asteroida lub kometa wystarczająco duża, aby unicestwić życie na naszej planecie. Ale to będzie mieć miejsce w dalekiej przyszłości. Na szczęście dysponujemy już technologią, która pomoże nam przewidzieć takie wydarzenia i odpowiednio na nie zareagować. Ale pewnych kolizji nie unikniemy nawet, gdybyśmy się bardzo starali. Andromeda, nasza sąsiednia galaktyka, przemieszcza się w kierunku Układu Słonecznego z prędkością 110 km na sekundę. Obie galaktyki dzieli 2,5 miliona lat świetlnych.
Na szczęście Andromeda nie pokona tego dystansu w najbliższym czasie. Najwcześniej możemy się jej spodziewać za około 4 miliardy lat. Kolizja dwóch galaktyk obróci życie naszych zstępnych, o ile w ogóle będą żyć na Ziemi, w całkowity chaos. Obie galaktyki ledwie się miną, po czym będą się rozrywać do momentu, w którym siła grawitacyjna nie zacznie ich z powrotem ściągać. W miarę łączenia się utracą swoje struktury dysku i utworzą jedną eliptyczną galaktykę. Naukowcy już zdążyli ją nazwać – Milkomeda. Droga Mleczna, którą znamy obecnie, przestanie istnieć. Wszechświat jest w nieustannym ruchu i wciąż się zmienia. Badacze postawili kilka hipotez dotyczących przyszłego losu Wszechświata. Numer 1. Wielkie rozdarcie. Hipoteza ta mówi, że ekspansja Wszechświata będzie nieskończona. W pewnym momencie siła ekspansji stanie się większa niż grawitacja utrzymująca go w jednym kawałku. Jeśli to nastąpi, rozerwie na strzępy galaktyki, gwiazdy, czarne dziury i wszystkie inne ciała kosmiczne, włącznie z Ziemią. Wszechświat zmieni się w rój swobodnych cząsteczek. Do około 5 miliardów lat Wszechświat rozszerzał się dość powolnie ze względu na potężne przyciąganie grawitacyjne. Potem prędkość ta wzrosła. Niektórzy eksperci uważają, że za to zjawisko odpowiada ciemna energia, tajemnicza siła stanowiąca niemal 70% Wszechświata. Siła ta zmusza Wszechświat do ekspansji, zamiast go spowalniać. Jeżeli hipoteza ta się sprawdzi, ciemna energia zwycięży nad grawitacją do takiego stopnia, że będzie zdolna rozrywać pojedyncze atomy. Hipoteza druga. Wielki kolaps. Istnieje prawdopodobieństwo, że ekspansja Wszechświata dojdzie do punktu, w którym się po prostu zatrzyma. Grawitacja stanie się dominującą siłą, która nawet odwróci skutek ekspansji. Wtedy kosmos zacznie się kurczyć, sprawiając, że planety, gwiazdy, a nawet całe galaktyki będą na siebie wpadać. Na końcu tego procesu Wszechświat zapadnie się sam w siebie. Gdy wszelka materia skompresuje się w nieskończenie mały punkt, Wszechświat zacznie rozszerzać się ponownie. Hipoteza trzecia – wielkie zamarzanie. Według tego scenariusza entropia będzie wzrastać, aż osiągnie swą maksymalną wartość. W dużym skrócie jest to koncept mówiący, że w pewnym momencie wszystko we Wszechświecie popada w chaos. Gdy entropia osiągnie maksimum, ciepło w układzie będzie się równomiernie rozprowadzać. Wszechświat zniknie, ponieważ nie będzie miejsca na istnienie jakiegokolwiek ciepła. Wszelki ruch mechaniczny w nim ustanie. Kosmos będzie tak pusty, a gaz tak rzadki, że żadna gwiazda nie będzie mogła ani powstać, ani znów zabłysnąć. W takim kosmosie czas jest nieskończoną pustką. Nic się nie dzieje z planetami, gwiazdami czy istotami żywymi. Cały Wszechświat jest zamarznięty, ciemny i nieruchomy ze względu na brak energii, która mogłaby wprawić wszystko w ruch. Wiele miliardów lat po wypaleniu i wygaśnięciu ostatnich gwiazd czarne dziury wyślą sygnał, że Wszechświat właśnie przestał istnieć. Czarne dziury są obszarami z ekstremalnie silnym przyciąganiem grawitacyjnym. Jest ono tak silne, że nic nie jest w stanie z niego uciec. Masa tych obiektów może być porównywalna do 100 słońc. Z kolei masa supermasywnych czarnych dziur może przekraczać łączną masę nawet miliarda słońc. Takie ogromne czarne dziury zwykle siedzą w centrach większości galaktyk. One również nie unikną tego samego końca. Ale gdy to nastąpi, nie obrócą się w nicość tak po prostu. Czarne dziury znikną w towarzystwie gigantycznych błysków światła, oświetlając Wszechświat w ostatnich chwilach jego istnienia. Będzie to koniec pewnej ery. Czarne dziury zwykle przeżywają różne kataklizmy, pożerając pobliskie gwiazdy i gaz. Cechą charakterystyczną każdego takiego obiektu jest jego obżarstwo. Zazwyczaj czarną dziurę otacza dysk akrecyjny. Składa się ze wszelkiego materiału i cząsteczek, które uprzednio rozerwała wskutek wsysania je w siebie. Coś jak woda spływająca do odpływu. W miarę jak materiał i cząsteczki zbliżają się do czarnej dziury, zaczynają się coraz szybciej poruszać. W wyniku tego powstaje ciepło, co sprawia, że dysk akrecyjny zaczyna świecić. To również cecha charakterystyczna czarnej dziury. Wszystko, co przekracza horyzont zdarzeń, zwany również punktem bez powrotu, na zawsze znika.
Stephen Hawking jednak postawił teorię, według której da się uciec z czarnej dziury. Istnieją cząsteczki, które poruszają się nawet w próżni. Załóżmy, że jedna cząsteczka jest naładowana dodatnio, a druga ujemnie. Jeśli obie zbliżą się do czarnej dziury, istnieje szansa, że jedna wpadnie do środka, a druga wypadnie. To oznacza, że czarna dziura ją wypromieniowała. Co więcej, cząsteczka ta wchłonęła jakąś część jej masy. Może to być przyczyna kurczenia się czarnych dziur. Gdy zaczyna wyparowywać, traci swą masę i stopniowo się zmniejsza. Ulatuje z niej coraz więcej cząsteczek, aż ucieknie wszelka pozostała energia. W ostatniej dziesiątej sekundy w bardzo małym zakątku kosmosu nastąpi oślepiający błysk energii i światła. A potem wszystko zniknie. To nasza planeta Ziemia i jej satelita Księżyc. Oddalamy i widzimy Układ Słoneczny. Jeszcze dalej nasza galaktyka, Droga Mleczna. My jesteśmy małą kropeczką gdzieś między niezliczoną ilością gwiazd. O wiele dalej gromada galaktyk. Kropeczki i wiry w bezkresie kosmosu. Dalej mamy supergromadę Laniakea. Ta mała kropeczka to nasza galaktyka. Lecimy dalej. Gromada w Hydrze Centaurze. Ogromne gromady zawierające tysiące galaktyk wyglądają tu jak małe drobinki. Potem supergromada w Paviu, Indianinie. To obszar o szerokości 200 milionów lat świetlnych. Możemy tak oddalać, aż zobaczymy cały znany wszechświat. Każda widoczna tu kropeczka zawiera tysiące galaktyk i kwadryliony gwiazd. Uczeni spekulują, że nasz wszechświat wygląda jak bańka. Ta bańka mogła zderzyć się z innym wszechświatem. Owszem, niewykluczone, że istnieją inne, a nawet ich nieskończona ilość. Wszystkie mogły pojawić się po wielkim wybuchu i być może zderzą się ze sobą. Albo już to zrobiły, a dowód tego znajduje się, o tutaj, w okolicy konstelacji Erydan. Miejsce to nazywa się Wielką Pustką. Ma około miliarda lat świetlnych średnicy. Dla porównania, średnica całej Drogi Mlecznej wynosi około 100 tysięcy lat świetlnych. W tym miejscu nie ma absolutnie nic. I może właśnie tutaj, dawno temu, miała miejsce kolizja naszego wszechświata z innym. Uczeni uważają, że gdy się mijały i były bardzo blisko, siły grawitacyjne zaczęły przyciągać je do siebie. Zupełnie jak dwie krople wody, które próbują się scalić w jedną. Ale prędkość obu wszechświatów była zbyt duża, aby mogły wejść w taką interakcję. Dlatego ten drugi wszechświat wyrwał fragment naszej bańki. W obecnej pustce mogło znajdować się nawet do 10 tysięcy galaktyk, które albo zostały zniszczone, albo wchłonięte przez inny wszechświat. Udajmy się na granicę naszego i zobaczmy, jak ta kolizja mogła przebiegać. Jesteśmy 10 miliardów lat świetlnych od domu. Tu, w innej galaktyce, widzimy zjawiskowe mgławice o różnych kolorach i kształtach. Ale gdy spojrzymy w przeciwnym kierunku, zobaczymy gigantyczną ścianę sunącą w naszym kierunku. Wszystkie jasne punkciki na niej są ogromnymi galaktykami, które lada moment się z nami zderzą. W rzeczywistości jednak to tylko ogromne lustro odbijające nasz wszechświat. W tym miejscu czasoprzestrzeń jest zniekształcona i zaczyna być wciągana w inny wszechświat z ogromną prędkością. Prawa fizyki przestają tu funkcjonować. Grawitacja może zniknąć, wszystkie gwiazdy eksplodować, a ludzie na planetach mogą znaleźć się w stanie nieważkości. Gdyby jednak wszechświaty nie minęły się o włos, a czołowo się zderzyły, sprawy mogłyby przybrać o wiele bardziej przerażający obrót. Niewyobrażalna ilość energii powstałej w wybuchu spowodowałaby niebotyczną eksplozję, której siła zniszczyłaby cały nasz wszechświat. Być może jednak bańki zaczęły się łączyć. Z początku wszystkie galaktyki leżące na skraju wszechświatów zostałyby rozszarpane na strzępy. Potem rozpocząłby się proces łączenia.
galaktyki zaczęłyby poruszać się w sposób chaotyczny. Latałyby tuż obok siebie, rozpadały się, zderzały ze sobą i eksplodowały. Kolizja dwóch galaktyk to zjawisko na ogromną skalę. Podobny los może wkrótce spotkać również i Drogę Mleczną. Niewykluczone nawet, że stanie się to wkrótce, przynajmniej w skali kosmicznej. W naszym kierunku zmierza Andromeda. To galaktyka spiralna dwukrotnie większa od naszej. Jest w niej około biliona gwiazd, czyli dwa razy więcej niż w Drodze Mlecznej. Zaś w centrum tej połyskującej galaktyki czai się mroczna bestia – czarna dziura. Jej masa jest 2,8 zer razy większa od Słońca. Czerwone olbrzymy, setki razy większe od naszego Słońca, pulsary emitujące potężne ilości energii niczym latarnie, dzikie gwiazdy i mnóstwo większych oraz mniejszych czarnych dziur. Wszystko to leci na nas z prędkością 109 km na sekundę. Wyprawa z Nowego Jorku do Los Angeles w takim tempie trwałaby zaledwie pół minuty. Dysk Andromedy jest już teraz widoczny gołym okiem na nocnym, bezchmurnym niebie. Z czasem będzie on coraz większy. W miarę zbliżania się do nas, siła jej grawitacji zacznie rozciągać ramiona naszej galaktyki spiralnej. Zaczną się zwyczajnie rozprostowywać, a gwiazdy i planety wylecą ze swych orbit. Jeden z możliwych scenariuszy przewiduje, że w Ziemię uderzy nieznana asteroida albo planeta karłowata wylatująca z Andromedy z ogromną prędkością. W wyniku tego zderzenia nasza planeta eksploduje niczym balon. Według innej teorii mogą nastąpić gwiezdne kolizje. Nasze Słońce stanie oko w oko z inną gwiazdą. Większa zacznie powoli pożerać mniejszą. Najpierw wchłonie jej lekkie górne warstwy, a potem zje ją jak spaghetti albo rigatoni. Gdy większa gwiazda osiągnie masę krytyczną, eksploduje. Wybuch ten zniszczy wszystko w najbliższym otoczeniu, włącznie z naszym Układem Słonecznym. Możliwe, że fala uderzeniowa dotrze również do sąsiednich gwiazd. Jeszcze inny scenariusz mówi, że nasz Układ Słoneczny zostanie wyrzucony w mrok kosmosu. Wyobraźcie sobie piłeczkę tenisową przywiązaną do liny. Przyciągamy ją do siebie, obracamy nad głową jak lasso, a potem puszczamy. Piłka leci hen przed siebie. To samo spotka Słońce i otaczające je planety. Ale wydarzenie to w żaden sposób nie wpłynie na życie na Ziemi. Wciąż będziemy mieli Słońce, które zapewni nam ciepło. Jedyny minus będzie taki, że z nocnego nieba znikną wszystkie gwiazdy. Najbardziej prawdopodobne jest to, że fuzja dwóch galaktyk nie wpłynie na nas w żaden sposób. Odległość między gwiazdami a planetami jest ogromna. Ciała niebieskie mogą się wymieszać i stworzyć ogromną chmurę. Można to porównać do przesypywania piasku przez sitko. Żadne obiekty nie będą na siebie wpływać. Najciekawsze rzeczy przydarzą się czarnym dziurom znajdującym się w centrach naszych galaktyk. Obecnie otacza je gęsta gromada pyłu gwiezdnego i gwiazd, a w miarę zbliżania się Andromedy do Drogi Mlecznej, obie zaczną ze sobą tańczyć. Ciekawe, czy Twista, czy Foxtrota. Gdy czarne dziury znajdą się blisko siebie, zaczną pożerać otaczającą je materię. Przez sam środek każdej z nich przelecą miliardy ton kolorowego pyłu gwiezdnego, asteroid i cząsteczek gwiazd. Może się wydawać, że proces ten przebiega powoli, ale to tylko złudzenie. Super ciężkie obiekty, takie jak czarne dziury, zaginają siatkę czasoprzestrzenną, co sprawia, że czas w ich pobliżu płynie wolniej. Wszystkich ciał niebieskich, które wyglądają jakby przez wiele tygodni lub miesięcy przebywały w horyzoncie zdarzeń, już od dawna nie ma. Gdy dwie czarne dziury wreszcie się połączą, stworzą jedną superczarną dziurę. Co ciekawe, jej masa będzie nieco mniejsza niż ta dwóch poprzednich razem wziętych. Część zamieni się w energię, która będzie wyrzucana z taką siłą, że fale można odczuć w innych galaktykach.
czarna dziura zgromadzi wokół siebie gęste i rozgrzane jądra obu galaktyk. Gdy osiągnie granice swoich możliwości, wyrzuci w kosmos potężne jety energii. To jest aktywne jądro galaktyczne, jedno z najjaśniejszych zjawisk we wszechświecie i najpotężniejsze znane źródło promieniowania elektromagnetycznego. Długość tych jetów może przekraczać 5000 lat świetlnych. Dla porównania, dystans między Ziemią a Proximą Centauri, najbliższą znaną nam gwiazdą, wynosi zaledwie 4,2 roku świetlnego. Wybuch towarzyszący jetom ma moc 100 wybuchów supernowych. Jej fala uderzeniowa może dotrzeć nawet do granic nowej galaktyki. Sama eksplozja będzie widoczna z odległości milionów lat świetlnych. W centrum połączonych galaktyk znajdują się gęste obłoki wielokolorowego pyłu. Ich masa jest tak wielka, że zaczynają się kurczyć, przybierając kulisty kształt. Z czasem stają się tak ciężkie, że kompresują swoje jądro, zapoczątkowując w nim reakcje jądrowe. Temperatura zaczyna wzrastać i wkrótce... bum! Supernowa. Istny pokaz fajerwerków w centrum galaktyk. Z mgły wystrzeliwują gwiazdy i formują nowe, rozgrzane światy. Uprzednio rozciągnięte ramiona obu galaktyk powracają do swych pierwotnych kształtów. Superciężkie centrum nowej galaktyki ma tak ogromną siłę grawitacji, że bezpośrednio wpływa ona na gwiazdy i mgławice oddalone o niej o tysiące lat świetlnych. Ramiona ponownie się skręcają i mamy nowiutką, ukończoną galaktykę. Mlekomeda albo Mlekdromeda. Co powiecie na drogę Andromleczno-Medę? Trudno to wypowiedzieć. Blisko 14 miliardów lat temu miała miejsce tajemnicza eksplozja, w wyniku której narodził się znany nam wszechświat. Galaktyki, gwiazdy, planety i inne ciała niebieskie. Mowa oczywiście o znanej wszystkim teorii Wielkiego Wybuchu. No ale właśnie, to tylko teoria. Właściwie nie wiadomo, jak wyglądał początek wszystkiego, ani co było przedtem. Niektórzy naukowcy uważają, że wszechświat przechodzi cykle, których początek i koniec, rozszerzanie i kurczenie wyznaczają wydarzenia w rodzaju Wielkiego Wybuchu. W 1991 roku niejaki Andrej Linde, profesor fizyki na Uniwersytecie Stanforda, opublikował artykuł, w którym sugerował, że wszechświat to nic innego jak eksperyment laboratoryjny przeprowadzony przez niezwykle zaawansowaną cywilizację. To ona stworzyła całkiem nowy kosmos, w którym następnie zaczęły powstawać gwiazdy, planety oraz inteligentne formy życia. Po 30 latach hipoteza Lindego doczekała się nawet pewnego uznania. Co więcej, uczeni rozważają, jakie kroki mogłaby podjąć ludzkość, aby wznieść się na równie wysoki poziom. Pomyślcie tylko, technologia umożliwiająca stworzenie całego wszechświata z niczego. Wydaje się to łamać zasadę zachowania energii. Fizycy mają jednak na to odpowiedź w postaci zjawiska tunelowego. Jest to przejście cząstki przez baterię potencjału o wysokości większej niż energia cząstki. Paradoks niezgodny z prawami fizyki. Powiedzmy, że chcesz dostać się na drugą stronę wysokiego muru. Jest za gruby, aby go rozbić, za wysoki na drabinę i ciągnie się tak daleko, że nie da się go obejść. Przechodzisz więc przez niego jak duch. W naszej rzeczywistości jest to niemożliwe, jednak odpowiednio zaawansowana technologicznie cywilizacja mogłaby rozwiązać ten problem. Na skali Lindego ludzkość jest obecnie cywilizacją kategorii C. Nie zdołamy odtworzyć warunków umożliwiających życie na Ziemi, gdy Słońce kiedyś zgaśnie. Cechą cywilizacji kategorii B jest uniezależnienie się od energii pochodzącej z gwiazdy, natomiast cywilizacja kategorii A jest zdolna do rekonstruowania sytuacji towarzyszącej powstaniu wszechświata, a tym samym potrafi zbudować w laboratorium własny kosmos. Postrzegamy rzeczywistość w trzech wymiarach przestrzeni fizycznej – szerokość, długość i wysokość. Czwartym wymiarem jest czas. Rozróżniamy liniowo przeszłość od przyszłości. W fizyce i matematyce przyjmuje się ponadto istnienie piątego wymiaru – czasoprzestrzeni. Koncepcja ta pojawiła się w latach 20. jako rozszerzenie teorii względności Einsteina opisującej rzeczywistość w czterech wymiarach. Nie widzimy samych wymiarów, a jedynie poruszający się w nich obiekt i przypisujemy jego ruch grawitacji.
Teoria próbuje zintegrować grawitację z elektromagnetyzmem. Tak jak według Einsteina materia zakrzywia czasoprzestrzeń, pole elektromagnetyczne, 1000 razy silniejsze od grawitacji, zakrzywia piąty wymiar, a wręcz zwija go w rulon. Podobna koncepcja występuje także w tzw. teorii strun, według której podstawowym budulcem materii nie są cząstki, a bardzo małe struny, wibrujące w 10 wymiarach czasoprzestrzeni, w których 6 jest zwinięte jako wartość mniejsza niż rozmiar pojedynczego atomu. Doprowadziło to do zaprezentowania Wszechświata jako trójwymiarowej wyspy, która unosi się w 10-wymiarowej czasoprzestrzeni. Piąty wymiar pojawia się również jako próba wyjaśnienia ciemnej materii. Jest to hipotetyczna materia, której nie widać i z którą nie da się oddziaływać. Posiada jednak masę i zgodnie z przyjętym rozumieniem tworzy aż 85% materii całego Wszechświata. Kosmos jest w ciągłym ruchu. Niegdyś astronomowie sądzili, że istnieje 100 miliardów galaktyk, a obecnie przypuszczają, że jest ich ponad bilion. Fakt, że galaktyki oddalają się od siebie, stanowi niezbity dowód, że Wszechświat stale się rozszerza. Pomiędzy galaktykami rozciągają się obszary pustki o średnicy milionów lat świetlnych. I choć rzeczywiście wydają się puste, przypuszczalnie mogą zawierać więcej materii niż same galaktyki. W kosmicznej pustce nie rodzą się gwiazdy, gdyż znajdująca się tam materia ma zbyt małą gęstość. Niemniej jednak zdarzają się tak zwane gwiazdy międzygalaktyczne. Na przykład gromada galaktyk w Pannie zawiera aż 10% gwiazd międzygalaktycznych. Przyjmuje się, że na skutek kolizji, łączenia lub mijania się galaktyk, gwiazda może zostać wyrzucona ze swojej macierzy. Druga możliwość jest taka, że nabiera ogromnego przyspieszenia po bliskim kontakcie z supermasywną czarną dziurą. Jednak rezultat jest taki sam. Gwiazda zostaje wykopana z rodzimej galaktyki. Jeśli pole magnetyczne na zewnątrz czarnej dziury jest równie silne co pole grawitacyjne, teoretycznie można by wyrwać materię z bezpośredniej bliskości czarnej dziury. Jednak gdy obiekt minie już horyzont zdarzeń, nie wyciągnie go nawet największy magnes we Wszechświecie. Horyzont zdarzeń to sfera wokół czarnej dziury, gdzie panuje tak potężne przyciąganie grawitacyjne, że nie może go opuścić nawet światło. Jedynie obiekt poruszający się z prędkością nadświetlną byłby w stanie stamtąd uciec, ale do tego potrzeba praktycznie nieskończonej ilości energii. A zatem wspomniany magnes pomoże tylko, jeżeli obiekt nie dostał się jeszcze do wnętrza czarnej dziury. Czarna dziura kojarzy nam się z olbrzymią pustką w przestrzeni kosmicznej, jednak Droga Mleczna prawdopodobnie pełna jest mniejszych czarnych dziur, które przemieszczają się po całej galaktyce. Gdy cykl życia gwiazdy dobiega końca, ulega zwykle unicestwieniu w eksplozji zwanej supernową. Podczas takiego zdarzenia uwalniają się kolosalne ilości energii, a jądro gwiazdy osiąga taką gęstość, że nic nie jest w stanie obronić się przed siłą jej grawitacji. Materia gwiazdy jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną, natomiast samo jądro zapada się pod własnym ciężarem, prowadząc do powstania czarnej dziury. Im większa gwiazda, tym większa czarna dziura, a ta pożera wszystko, co napotka na swojej drodze, choćby inne gwiazdy. Gwiazda wessana w czarną dziurę jest rozrywana na kawałki przez potężną grawitację. Niektóre kawałki znikają na zawsze za horyzontem zdarzeń, podczas gdy inne wypluwane są z niewiarygodną prędkością na zewnątrz. Rozważa się też hipotezę tzw. pierwotnych czarnych dziur. W początkowych fazach po wielkim wybuchu panował chaos. Wszechświat był, ogólnie mówiąc, gorącą, gęstą zupą, z której wyłonił się cały kosmos. Obłoki gazu poddane działaniu odpowiedniego ciśnienia mogły kurczyć się i zamieniać w czarne dziury o rozmaitych rozmiarach. Od kilku kilogramowych drobinek po kolosy o masie tysięcy słońc. Wbrew nazwie, czarne dziury nie są wcale czarne, tylko się takie wydają, ponieważ całkowicie pochłaniają światło trafiające w horyzont zdarzeń, niczego nie odbijając. Pierścień nieustannie konsumowanej materii wokół czarnej dziury nadaje jej ciemną poświatę. Ziemia znajduje się dość daleko od niezamieszkiwalnego krańca Układu Słonecznego. Mówiąc dokładniej, jest 6. planetą od rubieży. Naukowcy przez 13 lat opracowywali mapę przedstawiającą te granice. Zewnętrzna heliosfera wyznacza obszar, gdzie wiatr słoneczny, czyli strumień naładowanych cząstek wyrzucanych przez Słońce, odbijany jest przez promieniowanie pochodzące z przestrzeni międzygwiezdnej. Wewnętrzna warstwa heliosfery, zawierająca Słońce i planety, ma kształt z grubsza kolisty, natomiast warstwa zewnętrzna jest już asymetryczna. Ruch Słońca w galaktyce wywołuje bowiem tarcie z napotykanym przed sobą promieniowaniem kosmicznym.
Najnowsze badania sugerują, że wszechświat przypomina ludzki mózg, tylko w znacznie większej skali. Sieć neuronowa mózgu składa się z około 86 miliardów neuronów. Wszechświat, jaki znamy, ma co najmniej 100 miliardów galaktyk. Galaktyki i neurony mają poniekąd podobną strukturę. Zbudowane są ze złożonej sieci węzłów łączących długie, podobne do nici włókna. Ale w każdym z tych systemów te włókna stanowią zaledwie 30% całkowitej masy. Pozostałe 70% to albo woda w mózgu, albo ciemna energia we wszechświecie. Sposób, w jaki galaktyki i sieć neuronów się ze sobą łączą, też jest zaskakująco podobny. W obu przypadkach proces przebiega według tych samych zasad fizyki. Z drugiej strony, niektórzy naukowcy są zdania, że podobieństwo między mózgiem a wszechświatem jest tylko powierzchowne. Umysł widzi drobne szczegóły i łączy je w określoną całość. Może na przykład dojść do wniosku, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jak chociażby mózg to mini wszechświat. Za miliardy lat wszechświat prawdopodobnie tak bardzo się powiększy, że nie będziemy w stanie dostrzec na niebie żadnych gwiazd. Aby zamienić Ziemię w czarną dziurę, trzeba by ją było ścisnąć do rozmiarów winogrona, a gdybyśmy chcieli osiągnąć to samo ze Słońcem, musielibyśmy zgniatać je tak długo, aż zmniejszyłoby się do średnicy 6 km. Galaktyka gwiazdotwórcza to rodzaj galaktyki, w której z zawrotną prędkością dochodzi do formowania się nowych gwiazd. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy dwie galaktyki łączą się w jedną, podczas gdy Ziemia ma tylko jednego naturalnego satelitę, wokół Jowisza krąży co najmniej 79 księżyców. Wszechświat ma nie tylko karłowate planety, ale także karłowate galaktyki. Obejmują one od 1000 do kilku miliardów gwiazd. Dla porównania, Droga Mleczna składa się z od 250 tysięcy do 400 miliardów gwiazd. Supermasywna czarna dziura, znajdująca się 250 milionów lat świetlnych od Ziemi, wydaje najgłębszy dźwięk ze wszystkich obiektów we wszechświecie. Jest on biliard, czyli 1 z 15 zerami, razy głębszy niż dźwięk, który może zarejestrować ludzkie ucho. Egzoplaneta KELT-9b jest oddalona od Ziemi do 670 lat świetlnych. Jest to ultra gorący Jowisz, czyli gigantyczna, gorąca planeta o masie zbliżonej do masy Jowisza. Na KELT-9b panuje tak wysoka temperatura, że po jasnej stronie planety cząsteczki rozpadają się. Każda ciecz unosząca się w przestrzeni kosmicznej formuje się w kształt kuli. Ta zasada działa już na niskiej orbicie okołoziemskiej. Droga Mleczna, czyli nasza rodzima galaktyka, ma ponad 105 tysięcy lat świetlnych średnicy. Wszystkie planety Układu Słonecznego zmieściłyby się na przestrzeni oddzielającej Ziemię od Księżyca i jeszcze zostałoby nieco wolnego miejsca. W czarnych dziurach zachodzi proces spaghettifikacji. Dochodzi do tego, gdy jakiś obiekt przekracza punkt, z którego nie da się już zawrócić. Gigantyczna siła przyciągania zaczyna rozciągać obiekt w jednym kierunku, jednocześnie ściskając go w drugim. Pierwszym spiralnym ciałem niebieskim, jakie odkryliśmy, jest galaktyka Vir. Jej długie ramiona składają się z gazów i gwiazd, a wszystko przyprószone jest drobnym pyłem kosmicznym. Z Ziemi możemy obserwować jedynie 5% wszechświata. Gwiazda, która zbliży się zanadto do czarnej dziury, może zostać rozerwana na kawałki przez jej siłę grawitacji. WASP-12b to olbrzymia planeta oddalona od Ziemi o 1400 lat świetlnych. Zbudowana jest w głównej mierze z gazu. Niestety planeta ta skazana jest na zagładę, ponieważ orbituje zbyt blisko swojej gwiazdy macierzystej. Za około 10 milionów lat WASP-12b zostanie połknięta przez swoje własne Słońce. Droga Mleczna i jej najbliższa sąsiadka, galaktyka Andromedy, spotkają się za nieco mniej niż 4 miliardy lat. Kiedy dojdzie do zderzenia, utworzą one jedną ogromną galaktykę eliptyczną. Jeden z mniejszych księżyców Saturna, Enceladus, odbija prawie 90% światła słonecznego. Dzięki temu jest jednym z najjaśniejszych obiektów w Układzie Słonecznym. Ponieważ jednak odbija światło, zamiast je pochłaniać, temperatura na zlodowaciałej powierzchni Enceladusa spada nawet do minus 200 stopni Celsjusza.
Najwyższą znaną górą w Układzie Słonecznym jest szczyt Olympus Mons na Marsie. Góra jest 3 razy wyższa niż Everest. Z jej wierzchołka nie widać zboczy, bo chowają się z powodu krzywizny planety. W naszym Układzie Słonecznym Merkury i Wenus są jedynymi planetami pozbawionymi księżyców. Naukowcy, którzy planują wysłać statki kosmiczne na Marsa, chcą załadować je dużą ilością ciężkiego sprzętu. Statki będą też wykonane z mocniejszych materiałów. A wszystko to z powodu stosunkowo niskiej siły grawitacji na czerwonej planecie. Na Marsie każdy obiekt jest prawie 3 razy lżejszy niż na Ziemi. Największy księżyc Plutona jest wielkości połowy tej planety karłowatej. To sprawia, że Charon, bo tak się zowie, jest największym znanym satelitą w stosunku do rozmiarów swojej planety. Na Księżycu znajdują się 3 piłki golfowe. Zostały wystrzelone podczas misji Apollo 14. Matematycy są zdania, że istnienie białych dziur jest prawdopodobne, choć naukowcy jeszcze ich nie odkryli. Gdyby dotrzeć do białej dziury, nie dałoby się dostać do jej środka. Za to z wnętrza wydobywałyby się materia i światło. Pełen obrót Ziemi zajmuje 1 dzień. Słońce jest natomiast tak ogromne, że jego pełen obrót zajmuje od 25 do 35 ziemskich dni. Księżyc nie ma idealnie kulistego kształtu. Z powodu ziemskiej grawitacji przypomina nieco jajko. Podczas kosmicznych spacerów specjalne skafandry chronią astronautów przed ogromnymi różnicami temperatur, od minus 160 stopni Celsjusza do 120 stopni na plusie. Do narodzin gwiazdy neutronowej dochodzi po zapadnięciu się supernowej. Po narodzinach gwiazda obraca się z zawrotną prędkością około 60 razy na sekundę, a zdarza się, że tempo wzrasta do 600 obrotów na sekundę. W 2007 roku astronomowie odebrali pierwsze superjasne i supersilne sygnały radiowe. Nazywane szybkimi błyskami radiowymi, sygnały te dochodziły z odległości miliardów lat świetlnych. Przebywając w przestrzeni kosmicznej, astronauci często widzą przypadkowe rozbłyski światła. Pojawiają się, gdy promienie kosmiczne trafiają w nerw wzrokowy w oku. Podróż wokół równika Plutona oznaczałaby pokonanie takiej samej długości, jaka dzieli Rzym od Nowego Jorku. GJ504b, planeta oddalona od Ziemi o zaledwie 57 lat świetlnych, świeci. Dzieje się tak za sprawą ciepła utrzymującego się po jej uformowaniu. Planeta ma barwę głębokiej purpury, jak ciemnoróżowy kwiat wiśni. Dzień na Jowiszu trwa najkrócej ze wszystkich dni planetarnych w Układzie Słonecznym. Ma raptem 9 godzin i 55 minut. Z powodu szybkiej rotacji Jowisz nie jest idealną kulą, jest nieco spłaszczony. W całym Układzie Słonecznym najwięcej wulkanów znajduje się na Wenus. Na powierzchni planety jest ich co najmniej 1600. Większość jednak nie jest aktywna. Merkury jest pomarszczony. Kiedy jego żelazne jądro ochładzało się, skorupa planety się skurczyła, a to sprawiło, że na powierzchni uformowały się nierówności. Uważa się, że nuklearny makaron znajdujący się wewnątrz gwiazdy neutronowych jest najmocniejszą substancją we wszechświecie. To spaghetti z neutronów może być nawet 10 miliardów razy wytrzymalsze od stali. Część astronomów uważa, że czarne dziury mogą nie mieć horyzontu zdarzeń, czyli punktu bez powrotu. Może natomiast istnieć coś takiego jak horyzont pozorny, który zatrzymuje materię jedynie na pewien czas. Ostatecznie materia lub energia wydostają się w zmienionej postaci. Wszystkie misje Apollo były zaopatrzone w 15 skafandrów kosmicznych. Każdy z członków 3-osobowej załogi głównej potrzebował 3 kombinezonów. Jeden służył do ćwiczeń, drugi do lotu. Był też kombinezon zapasowy. Na wypadek, gdyby coś się stało z kombinezonem głównym, do tego skafandry członków załogi rezerwowej. Po 2 na głowę. Jeden do treningu i drugi do lotu. Naukowcy są zdania, że jądro Merkurego może nadal po części mieć formę płynną. To mogłoby wyjaśnić, dlaczego planeta ma pole magnetyczne, nawet jeśli ma ono tylko 1% siły pola ziemskiego. Burze piaskowe na Marsie są najgorsze w naszym Układzie Słonecznym. Potrafią szaleć całymi miesiącami. Na planecie Kepler-16b, oddalonej od Ziemi o 245 lat świetlnych, nad horyzontem zachodzi nie jedno, a 2 słońca.
planeta jest równie wielka jak nasz Saturn, ale ma większą gęstość. Założenie skafandra kosmicznego zajmuje 45 minut, a później astronauta potrzebuje kolejnej godziny, aby przystosować się do nowych warunków. Meteory muskające atmosferę to niezwykle jasne meteory, które wchodzą w atmosferę ziemską, a następnie ją opuszczają. Tryton, jeden z księżyców Neptuna, krąży wokół planety w przeciwnym kierunku. To jedyny duży księżyc jakiejkolwiek znanej nam planety, obracający się do tyłu. Tryton zbliża się także powoli do Neptuna. Eksperci uważają, że ostatecznie księżyc ten zostanie rozciągnięty przez siłę grawitacji planety, zamieniając się w pierścień otaczający gazowego olbrzyma. Haumea, planeta karłowata, znajdująca się w większej odległości od Ziemi niż Neptun, jest naprawdę dziwaczna. Orbituje ona w pasie Kuipera, pierścieniu, który przypomina kształtem pączka i składa się z lodowych ciał krążących wokół Słońca. Haumea ma dwa księżyce, nietypowy wydłużony kształt i dzień, który trwa raptem 4 ziemskie godziny. Co najlepsze, planeta otoczona jest niewiarygodnie cienkimi pierścieniami. Prawdopodobnie powstały w wyniku zamierzchłej kolizji. Neptun potrzebuje prawie 165 lat ziemskich, aby wykonać jedno pełne okrążenie wokół Słońca. Innymi słowy, odkąd ten gazowy olbrzym został odkryty w 1846 roku, obiegł Słońce tylko raz.